Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się wymianą oleju, bo już nadszedł taki czas w moim Benyko. O, tutaj wybiło 6000 km i czas na zmianę oleju, nie? A rozgrzewam go, żeby właśnie ten olej szybciej zleciał, nie? Po prostu. Tak, do takiej tam nominalnej temperatury, nie? Dobra. Zobaczcie, jaki czarny ten olej już jest. Aż prosi się o wymianę. O, tu jest ta śruba spustowa. Już będzie widać. O, tak. Tą śrubę trzeba odkręcić, żeby spuścić olej, nie? A tutaj ta duża śruba, a ta tutaj, o ta, ta, która pokazuje tu paluchem, to tu jest ten filtr siatkowy, który tam coś tam zbiera, nie? I jego też dzisiaj odkręcimy i zobaczymy, co on tam zebrał, nie? Bo ja ta olej co wymieniam co 2000, więc coś tam powinien ten filtr zebrać, nie? Dobra, zobaczymy. Dobra, karton podłożony, można odkręcać. Rzechotka jato. Nasadka 17 i można odkręcać. Pojemniczek. Podstawimy pojemniczek. Kurwa. O, poszło. Dobra. Trzymało się pieruństwo. I stary olej zleci, który się prosił o wymianę już. I cyk, leci. Dobra. Niech sobie zleci. No, na magnesie trochę tych opiłków jest. Dobra, olej sobie zlatuje, a ja tą śrubkę wyczyszczę z pustową. Jeszcze tutaj mam tą benzynę, w tym benzynę ekstrakcyjną. Lecimy. Mój pies szczeka na wszystko. Śrubkę trzeba ładnie wyczyścić. Sara, czego szczekasz? I czysta. Magnesik jest, ściąga te opiłki. Dobra. Teraz bierzemy nasadkę 24. O, nasadka 24. Odkręcimy to. To tam ten filtr odkręcimy, nie? Pod spodem, co jest. Filtr. Pseudofiltr, bo to nie jest filtr tak naprawdę. Kurczę. O! Poszło? Ja, poszło. Czekam szmatę. A jeszcze w sumie to można by podstawić, bo może zacząć lecieć. Dawno to nie było odkręcane.
tu zleci tutaj olej jeszcze z tego. I to jest taka sprężyna. O, to jest taki dekielek i to jest taka sprężyna. Ta sprężyna właśnie. Wyciąga się ją. Tu. I tu jest ten śmieszny filterek. Który co? Który nic nie zebrał. Nic nie ma tu, nic nie ma tu w środku. To jest pic na wodę, to można powiedzieć. Gówno nic nie zbiera. Równie dobrze mogłoby tego nie być też, nie? Kumpel zbrodnicy, który ma takie same benyko, to on właśnie, u niego było pełno tych opiłków, nie? W tym filterku, ale to dlatego, że u niego coś chyba się dzieje ze skrzynią biegów już. Coś chyba tam się za bardzo ściera i dlatego więcej z tych opiłków. A u mnie, no to ja do tego dwa lata nie zaglądałem tutaj, nie? I przez dwa lata tu nie ma nic, nie? Tak naprawdę to nie musiał tego nawet odkręcać, no ale z ciekawości chciałem zobaczyć, czy coś będzie, czy nie będzie, nie? Dobra, olej tam odstawimy, tak trzeba będzie zaraz zlać do bańki ten olej. To wyczyszczę te gniazdo i tyle. Jest szpraj. O, leci tu z tego kanału olejowego. Dobra, to tak pi raz z oko. I tak tu olej przyjdzie, i tak przyjdzie. Wsadzamy to gówno. Gwoździem. Sprężymy. Jeszcze to wyczyszczę trochę. O. Czyścimy to trochę i chuj tam. Żeby nie było. No i zaraz będziemy olej zalewać, nie? To przykręcę i... Będziemy zaraz olej wlewać. Ta uszczelka to najważniejsze, żeby ta uszczelka trzymała, żeby to potem tutaj nic nie tego, nie? A olej jaki wlejemy, to będzie Motul 7100, pełen syntetyk. No zaraz zobaczycie. Dobra. A dwa paczki leci jeszcze. Dobra. Zakręca i tyle tam. Nie ma co się pierdolić. Zawsze będzie leciało, bo to resztki oleju to... Teraz to dociągnę kluczem. Kluczem numer 24. Dobra. Nakręcone. Warto się zaopatrzyć w taki ten zmywacz czy benzynę abstrakcyjną. Zawsze można sobie ten olej tu wyczyścić, bo to zawsze coś skapnie. Dobra. Czyste. Dobra, zaraz będziemy olej wlewać. Dobra, będziemy wlewać olej. Tu wchodzi, o, zaraz wam pokażę, jakie to
to jest olej. Kopka przeszkadza. Taki o. Litrowy. Liter oleju wchodzi do silnika i cały liter wleje, nie? Motul 7190W40, ja takiego zalewam. Także będziemy zaraz wlewać to. Tutaj. A. Muszę chyba sobie lejek przynieść. Coś mi się tak wydaje. Raczej na pewno trzeba będzie lejek przynieść. Tu jest miarka oleju też, nie? Zarazem. Ale tak naprawdę ten silnik nie bierze oleju, więc tak naprawdę nie trzeba tego oleju sprawdzać. Bo on w ogóle tego oleju nie bierze. Cała miarka upierdolona. Coś tam się wlewa. Powoli, powoli. Ale dojście jest ogólnie tutaj, powiem wam, chujowe. Żeby ten olej wlać. Wiecie co? Przyniosę chyba. Przyniosę sobie ten lejek. Dobra, mam lejek. Będziemy lać to, bo inaczej to się... Wam powiem, że inaczej to się nie da. Bez lejka to ciężko. Zleci. Dobra, lejemy dalej, bo tu jeszcze sporo do wlania jest. Cały litr musi wejść. I wejdzie. Wejdzie bez problemu. Spłynie. Powiem wam, że ten motul to ładnie pachnie, nie? Taki coś kwiatowy zapach jakby. Ładnie ten olej pachnie. No ale on ma nie pachnieć, on ma pracować prawidłowo w silniku, nie? Ma swoje zadania spełniać. Zadania smarne. Jeszcze troszkę. Olej dostanie świeży, ten silnik dostanie świeży olej. I na kolejne 2000. I na kolejne 2000 spokój, nie? No, czyli kolejna wymiana będzie 6 na 8 przy 8000. Dobra. Cała bańka wleciała. Dobrze jest. Bardzo dobra robota. Dobra, wkładamy miarkę. Miarkę wytarłem. I tyle. Wkładamy, zakręcamy. I po robocie, panie. Jeszcze szmatę wezmę, wyczyszczę.
to. Nigdzie nie mogą resztki oleju zostać. I git. Kopka. I można jeździć dalej, jeździć i obserwować. Jak to taki jeden gościu mówi, ja go obserwuję, ten, on się nazywa Moto MGR, on tam ma pełno Passatów i on tam właśnie, lubię jego filmiki oglądać, bo on tam śmiesznie to prowadzi. I zawsze mówi jeździć i obserwować. Coś się zjebie, jeździć i obserwować, tam się nie przejmować, nie? No i w sumie to ma dobre podejście ma gościu. Nie można się wszystkim przejmować, bo nie warto. Dobra. Ten olej, kurwa, jaki czarny. Dobra. Co? Zakręcamy. I do utylizacji, można powiedzieć. Pusto, pusto. Teraz wam pokażę. Nie wiem, czy będzie to na wideo widać. Jaki jest w tej miseczce, co zlałem olej, nie? Jaki jest czarny, patrzcie. Patrzcie. Czarny normalnie. On się już prosiło się, to się już prosiło o wymianę, nie? No ale jest ten olej świeży zlany, o. Nie wiem, czy będzie widać. A i to z tym statywem to... Czekajcie. Nacisnę hamulec. O! Widzicie? Jaki czerwoniutki? Jeszcze spróbuję to wyostrzyć. Bo to ten telefon nie zawsze wyostrza. O! Widać? Jaki ten? No poziom jest trochę, wiadomo, pełne oczko, bo muszę silnik odpalić, to on zaciągnie, nie? O, fajnie, świeżutki olej, to się chwali. Dobra, zaraz odpalimy go i niech zaciągnie ten olej sobie, nie? Na magistrale niech zaciągnie. No, coś miał problem zapalić, nie wiem czemu. Czasem tak ma, że ma problem zapalić. Jak widać, zaciągnął sobie, nie? Dobra. Chwilę pochodzi jeszcze. Dobra, zaciągnął sobie olej. O, teraz już tu widać jak... Tu już teraz widać. Widać jak zaczyna spływać, nie? No tak jak mówiłem, tu litr oleju wchodzi, więc tu można spokojnie całą bańkę wlać i nic się nie stanie, nie? Dobra, świeżutki olej, na 2000 spokój. Dobra. To co tam, by było wszystko. Wszystko w tym odcinku. Jak możecie, to subskrybujcie kanał, łapkę w górę, jakiś komentarz. Zapraszam do pytań, jakby co. Na wszystkie odpowiem, nie? Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku.